się zastanawiam, co inspiruje moje marzenia. Czy to, co widzę, czy to, co słyszę, czy to, co czuję, czy to, o czym marzę, myślę. Wybiegam w przyszłość i czego mi brakuje, a co chciałbym, żeby było, a tego nie ma. Zdaję sobie sprawę z tego, że żyję w pewnego rodzaju statystycznej rzeczywistości wirtualnej, czyli stworzonej dla mnie, mnie pokazywanej i no i jak gdyby nie mogę się nie mogę być niezadowolony. Tak naprawdę, ale bo jest to najlepsza z możliwych rzeczywistość i jak gdyby no nie mogę mieć nadziei na lepszą. W tym momencie nie jest istotne, jaka ona dla mnie jest, czy jestem z niej zadowolony, czy chciałbym ją zmienić, tylko to, co jeszcze mogę, jak mogę wyrazić, no w pewnym sensie niezadowolenie, czyli nie tyle niezadowolenie, co jakieś sugestie co do modyfikacji. No, jak gdyby stan mojego organizmu jeszcze jak gdyby umożliwia mi funkcjonowanie w tej rzeczywistości wirtualnej. No, jakbym miał był w gorszym stanie, to bym pewnie leżał tylko przed telewizorem i nawet przed zgaszonym telewizorem, bo nie miałbym energii, albo nie miałbym pilota. Albo nie mógł go użyć na przykład, tak też może być. Teraz jak gdyby kotka się denerwuje w związku z tym, że słyszy mój męski głos, który no jak gdyby sugeruje, że coś mówię po prostu, a w związku z tym ona by chciała ciszy, ponieważ koty są takie, że wszystko robią w ciszy. W ciszy panują na myszy. W związku z tym każdy głos płoszy wszystkie myszy, więc w związku z tym koty będą zdychać z głodu, bo myszy nie ma. Jak ja mówię. Także ona by chciała, żebym ja zamilkł, żebym zasnął, żeby mnie nie było, żeby mnie nie przeszkadzał w polowaniu. W nocy nie może, bo ją wszyscy uciszają, że hałasuje. Ona, bo my jeszcze chcemy jeszcze większej ciszy w nocy. Czy ona by chciała teraz ciszy? Także nie mogę powiedzieć, że jestem niezadowolony z rzeczywistości. Ale modyfikacje wcale nie polegają na tym, o czym moglibyście myśleć, ponieważ te realia i ta rzeczywistość, którą ja przeżywam, a której wy nie przeżywacie, mimo że ją mogli przeżywać inni ludzie w wielu miejscach i w innych warunkach, to nie będzie ta sama rzeczywistość. W związku z tym moja jest absolutnie indywidualna, statystycznie indywidualna. Statystyka składa się z jednostek po prostu. I żeby można było jakąkolwiek próbkę statystyczną badać, to trzeba te jednostki najpierw zbadać i posumować, jeżeli już się chce wyciągać jakieś statystyczne wnioski, to zawsze to u ich podstaw będzie ta jednostka. Mogę być zadowolony z tego, że ona jest specyficzna, że jest taka, jaka jest, no to na pewno z tego mogę być zadowolony, tylko tyle, że tak myślę sobie, że cokolwiek nie wymyślę, czegokolwiek będzie mi brakować, no to jak gdyby nie mam nadziei na to, że w tej specyficznej grupie, której reprezentantem jestem, że pomysły, czy pragnienia, czy potrzeby będą podobne statystycznie, czyli w takiej większej ilości. No na pewno każdy będzie chciał kupę i siusiu,
Pewnie to na pewno jest taka modyfikacja, która jest dla wszystkich, ale nie o tym rozmyślam, nie o tym marzę, nie o tym, z tym sobie jakoś radzę. W tym momencie w ogóle o tym nie, się nad tym nie zastanawiam. W warunkach spokoju i w warunkach takiego, no, takich jałowych rozmyślań o tym, jak mogłoby być, czego bym chciał, o czym bym marzył. Pewnie nie myślę o horrorach i o tym, żeby było gorzej, tylko myślę o science fiction, o tym, czego nie ma i nie będzie, ponieważ nigdy to nie będzie statystyczne. A jeżeli się stanie statystyczne, to i tak wejdzie w życie, i tak się pojawi, i tak się upowszechni. Tylko tyle, że to już nie będzie dla mnie na pewno. Ponieważ no tak statystyka tak dyktuje prawa, że niektóre rzeczy są poniżej punktu wiarygodności, tak? Nie wiem, nie pamiętam już tej statystyki, ale były takie punkty pomiarowe, które mówiły o różnego rodzaju. To było akurat o dokładności. Był punkt największej wiarygodności, ale również w statystyce są takie punkty, które jak gdyby determinują to, co się może stać i co się stanie, oraz to, co się na pewno nie stanie. To ma zerowe prawdopodobieństwo, chociaż no niby każdy czyn, każdy fakt ma zerowe prawdopodobieństwo w związku z liczbą otaczających je faktów. Czyli jeżeli się strzela na przykład do tarczy, no to prawdopodobieństwo trafienia w jakiś punkt tarczy jest zerowe, bo punkt jest zerowym wymiarem, w związku z tym dwa punkty o zerowych wymiarach no mają zerowe prawdopodobieństwo, że się nałożą na siebie, czyli punkt grotu strzały z punktem na określonym punktem na tarczy. Oczywiście, jeżeli to się spikselizuje wszystko, jeżeli coś się rozrobi większe i bardziej wymiarowe, to jak gdyby można mówić wtedy o jakimś tam niewielkim prawdopodobieństwie, ale tak małym prawdopodobieństwie, że jak gdyby nieistotnym, niemierzalnym, nieuwzględnialnym. Zostaje on jego, tylko jego wartość dla mnie samego, bo tylko ja o nim wiem, tylko ja go odczuwam, tylko moja ta myśl jest. Jeżeli ja ostatnio myślałem o tej piłeczce ping-pongowej leżącej na rurze od odkurzacza na przykład, bo takie filmiki widziałem, tak się to podobało wielu ludziom, ten efekt, niezwykły efekt, gdzie po prostu powietrze opływając piłeczkę utrzymuje ją nad rurą, a nie zrzuca ją w bok. To jak gdyby to jak gdyby nie miało, moje myśli nie poszły w ogóle w kierunku powietrza, tylko poszły w kierunku tej kuli, którą można obracać w dowolnym kierunku. To się skojarzyło mi z innymi przemyśleniami, czy to nie przemyśleniami, ale wyobrażeniami czy wyobraźniami, kiedy wyobrażałem sobie taki park rozrywki, można powiedzieć, czy taki symulator, czy taki publiczny, dostępny za opłatą, kiedy na podwórku, czy na placu, czy w miejscu, w markecie stoi taka wielka kula. No wielka, wielka jak wielka, zależy dla kogo, ale wielka kula w sensie dwumetrowa, dwumetrowej średnicy. Oczywiście mają wszystkie te skojarzone wartości i obwodu, i pola powierzchni. Czyli 12 metrów pola powierzchni, co wychodzi 3x4, czyli ekran 3x4.
obłożony nią od wewnątrz, ta kula, wyłożona nim wewnątrz, czyli jeżeli się wejdzie do tej kuli, a nawet duży, dwumetrowy człowiek może tam wejść, nawet gdziekolwiek spojrzy, to widzi, no, ten 12-metrowy ekran. 12-metrowy ekran i jak gdyby, jeżeli chodzi o pikselizację, no to można mówić różne rzeczy, że blisko, daleko, no powiedzmy na dzisiejszy stan rzeczy to HD z niewielkiej odległości poniżej 2 metrów, no to jeszcze się daje oglądać, w związku z tym nie ma żadnych przeszkód ani przeciwwskazań, żeby zastosować HD do takiej kuli, czy do takiego symulatora publicznego za opłatą. I w tym momencie, jeżeli człowiek wejdzie do takiej kuli i z pewnego punktu w tej kuli przecież, bo nie z jej środka, nie nad nią, tylko z punktu swoich oczu, czy jednego oka, bo to można liczyć z dwóch punktów, czyli z punktów jednego oka i z punktu drugiego oka, widzi dwa obrazy na tej kuli. No i oczywiście to jest kwestia przekształceń, różnego rodzaju deformacji, czy tam jak to się, tych wszystkich zniekształceń, które powstają przy różnego rodzaju obiektywach szerokokątnych. To jest jak gdyby kwestia tego, żeby ten obraz przekształcić do rzutu na kulę. Widziany z jednego punktu, odwzorowanie jednej kuli w drugą kulę, czyli kuli czy tam nawet dwóch kuli o jednym środku w jednym oku, znaczy w średnicy, czy tam w ogniskowej, druga kula w drugim oku i trzecia kula tego ekranu, znaczy ten środek tego ekranu, czyli tej kuli, w której się znajduje człowiek. I teraz przy odpowiednim odwzorowaniu, powiedzmy nawet na mniejszą rozdzielczość, na najmniejszą, żeby w ogóle cokolwiek udało się, jak gdyby tym, żeby udało się w ten sposób na tym ekranie przedstawić chociażby jeden piksel, czyli już nie mówimy o tym, jaki to ma być ekran i jaka to ma być rozdzielczość, no to jest kwestia odwzorowania jednego piksela z jednej z tych dwóch kul o środkach w źrenicy któregoś oka i tej kuli, która jest ekranem, na kulę, która jest tym ekranem. No i jest to takie odwzorowanie matematycznie trudne na pewno, ale oczywiście wykonalne, więc w związku z tym na pewno ktoś o tym już myślał, na pewno ktoś o tym już marzył, na pewno ktoś ciężką pracą w jakimś punkcie Ziemi i gdzieś w jakiejś cywilizacji czy w jakichś warunkach ekonomicznych gdzieś tam już to wymyślił po prostu, więc w związku z tym na pewno już takie istnieją, można powiedzieć. Są stosowane i są jak gdyby wykorzystywane i na pewno już ulegają na przykład na pewno dalszemu rozwojowi. W związku z tym można przewidzieć przyszłość, czy przyszłość, którą już jest dla kogoś gdzieś tam teraźniejszością tak naprawdę, to, że jeżeli się już osiągnęło taki stan wyobrażeń, czy taki stan technologii, że albo to istnieje, albo to istnieje w umyśle, no to to generuje za sobą następny etap. Bo oczywiście, jeżeli taką kulę z takim ekranem, albo jeden piksel, albo mnóstwo pikseli, 12 metrów pikseli, odwzorowanych mamy, to teraz jest kwestia tego, że jeżeli powiedzmy na tym ekranie zaczniemy wyświetlać jakieś sensowne obrazy, czyli już nie tylko poszczególne piksele, czy nie tylko jakiś statyczny obraz, powiedzmy, zaczniemy odtwarzać filmy.
Już nie mówię o tym, że filmy akcji, typu gdzieś ktoś idzie i coś gdzieś jedzie i on, samochód na przykład, jedzie jakimś pojazdem, czy leci w jakimś miejsce przestrzeni, czy w kosmicznej, czy powietrznej, gdzie te inne obiekty typu konkurenci albo typu przeciwnicy, czy typu współpracownicy, bo to już nie może być, że jak się gra w jakąś grę akcji, to wieloosobową, no to tam można sobie różnie to wyobrażać. Dwie drużyny kosmiczne, walkę z tych wygrzała mi swoim ciałem pierniczka w czekoladzie, w związku z tym się cały babram. No i teraz, jeżeli już mówimy o takich gdzieś już istniejących, można powiedzieć, w jakiejś rzeczywistości, w jakichś warunkach oraz w moim umyśle, jeżeli mówimy o takich grach typu tych oglądanych na filmach, jakichkolwiek, Gwiezdne Wojny, Atak na Gwiazdę Śmierci, gdzie jedna drużyna leci, druga drużyna leci, mają przeciwko sobie, walczą, walki powietrzne, walki kosmiczne, to wszystko się daje jak gdyby wyświetlić na tej kuli, na tym kulistym ekranie. Ale myślę o czymś innym jeszcze. Chodzi o to, że jak gdyby są takie, taka właściwość komórek jest jak taki czujnik przeciążeń, czyli jak gdyby może komórka może znać swoje położenie w przestrzeni, pochylenie w jedną stronę, w drugą stronę, a nawet jego tempo zmian tego położenia, no to w tym momencie można sobie od razu wymyślić, czy pomarzyć o tym, jak ta kula z ekranem, na którym są wyświetlane takie wspaniałe rzeczy, które już też są marzeniami wielkimi, to w tym momencie, jeżeli ta kula jeszcze miałaby możliwość takiego wykorzystania grawitacji, to najłatwiej, najłatwiejszego, bo grawitacja jest. Nie trzeba jej budować, nie trzeba jej tworzyć, nie trzeba jej generować. Tylko po prostu jest, no bo kula stoi sobie gdzieś tam w jakimś hipermarkecie i w tym momencie w tym hipermarkecie ta kula stoi na takiej podstawie, która jest okręgiem, obręczą tak naprawdę. Tak jak piłeczka ping-pongowa położona na, powiedzmy, na kieliszku czy na butelce sobie gdzieś tam jest umieszczona i w tym momencie na tej podstawie są, można powiedzieć, cztery rolki, cztery punkty, które są nieruchome względem podstawy, natomiast mogą się obracać, czyli kręcić w sensie po swojej osi, która jest zespolona z podstawą. I w związku z tym powodują ruchy tej kuli, czyli przechylenia tej kuli. Przechylenia tej kuli w przód, w tył, na boki. Jeżeli na boki, no to już jedziemy motocyklem, samochodem, jakimś pojazdem. To jeżeli się pochyli w bok, no to czujemy przeciążenie, że nas przechyla w jedną stronę, czyli odchyla nas odśrodkowo przy zmianie kierunku. Powiedzmy, że powodujemy skręt w prawo, no to kula się przechyla w lewo i w związku z tym, no, czujemy, że rzeczywiście jedziemy w prawo,
rzeczywiście siła odśrodkowana jest wychylona na zewnątrz. Jeżeli hamujemy, no to kula się pochyla do przodu. Nie. Właśnie, jak to jest? Jeżeli hamujemy, bo jeżeli przyspieszamy, to na pewno się pochylam do tyłu, bo oparcie nas wciska w siedzenie. Jeżeli hamujemy, no to nas pochyla do przodu, bo troszeczkę się odciążamy oparcie i oparcie troszeczkę nas popycha, jak gdyby swoim ciężarem wywiera na nas nacisk. Więc wiadomo w jakich kierunkach i w jakich momentach rolki mają tą kulę przechylać w lewo i w prawo. Jedną barierę tutaj widzę, jakby odczucia nieważkości bez spadania, no bo kula stoi, a nie leci, w związku z tym nie będzie możliwości wytworzenia w niej poczucia nieważkości. Można symulować spadanie w postaci wirowania, czyli jeżeli wpuścimy kulę w ruch tak wirowy, że ona się nie tylko pochyli do przodu, ale odrobić 180 stopni czy 360 stopni, no to w tym momencie my się obrócimy głową do góry i potem przelecimy z powrotem, wrócimy do poprzedniego położenia, siedząc na dole. Czyli na pewno można zasymulować takie uczucia typu spadania. No, jakby, ale nie. No, to znaczy, można tą nieważkość osiągnąć w momencie, kiedy siła odśrodkowa przy obrocie kuli będzie równoważyła ciężar. Czyli w pewnym momencie, jeżeli będziemy akurat w górnym położeniu, w czasie obrotu, no to w tym momencie będziemy odczuwać przez moment nieważkość, która natychmiast zaraz będzie musiała zwrócić do normalnego stanu, czyli do ciążenia, czy nawet do przeciążenia. Tylko tyle, że nie będzie to nieważkość taka trwająca, jak przy spadaniu na przykład w samolocie, która jest wykorzystywana w filmach. No to jakby z tym się jeszcze można pogodzić, bo i tak daleko do zrealizowania takiej wizji wymarzonej i w związku z tym absolutnie nierealnej, że mogę powiedzieć, że z prawdopodobieństwem jeden na pewno coś takiego nie będzie istniało. Nigdy. Może ktoś tam sobie kiedyś będzie się w ten sposób bawił, jakiś bogacz, i nawet się w to zaangażuje i zrobi to. I najwyżej się pokręci w kuli. Będzie to taki symulator przeciążeń. Poziomych pionowych. No, pewnego rodzaju symulator wojskowy do szkolenia pilotów. Samolotów myśliwców, to się nazywa, które mogą wykonywać takie ewolucje, a w takiej kuli można by zupełnie spokojnie każdą z tych ewolucji no, zasymulować. Jest to symulator dla pilotów. Wojskowych. Dla pilotów myśliwców. Mamy nowy film science fiction.